Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Dzisiaj robimy sobie konkretną prognozę pogody kosmicznej na stronie Space Weather Live. Jakby ktoś nie wiedział, jest to strona poświęcona pogodzie kosmicznej i takie tam. No więc zaczynamy. A zasięg zorzy polarnej, no to tam dalekie koło podbiegunowe, jak widzimy gdzieś tutaj Norwegia, Szwecja, Finlandia. Aktywność zorzowa K2+, czyli w miarę normalna. Zakłócenia, burza, czas, indeks spada. Kiedy było? Poczekajcie. Szczyt był 21. 2026, 7:22 rano. Na razie słuchajcie, nic się nie dzieje. Wiatr słoneczny. Prędkość 359,5 km na sekundę. To jest potworna szybkość. Ale będzie się tendencja zwiększała. Widzę tutaj. Gęstość 5,09 protonów, czy tam na centymetr sześcienny. Magnetic field, no, nie jest tragicznie, powiem wam szczerze. Nie jest tragicznie, aktywność słoneczna. I co tu się dzieje? Jak zwykle plamy słoneczne. No tutaj, tu jest właśnie duże zagęszczenie tych plam. I ten region, a także ten i ten mnie niepokoją. Z 21. To jest zdjęcie wykonane. Widzicie? Tu są te plamy. A tu jest rozbłysk. Zwiększona ilość energii. O to chodzi, że te plamy słoneczne to są tylko trochę ciemniejsze miejsca na powierzchni Słońca. Ale one są równocześnie gorętsze. One są tylko chłodniejsze niewiele. Ale tu właśnie widzicie, wychodzą linie pola magnetycznego, które się stykając ze sobą powodują rozbłyski. O to właśnie chodzi. Zobaczcie, widzicie? Prosty przykład. Te miejsce i te miejsce. Silne energie tu wychodzą. O, tutaj się coś zaczyna tworzyć. A gdzie to mamy? A mamy to dokładnie tu. Tu to jest to miejsce. Widzicie, o co chodzi? I tu mamy piękny na południowo, poczekajcie, południowo-zachodniej części Słońca mamy piękny wyrzut masy i tak samo na północy mamy piękny pióropusz energii wyrzucanej. Monitoring przepływu protonów jest na razie na stałym poziomie, więc rozbłyski to tyle, jak pokazywałem tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Cofnijmy się. Tutaj niczego nie ma, ale tu już widać, że coś, że linie pięknie pola magnetycznego wychodzą i schodzą się do drugiej właśnie plamy, której to obecnie nie ma. Więc ja mówię, że w 2024 od stycznia zaczną się takie fajerwerki na Słońcu z tych plam, że naprawdę będziemy mieli bardzo duży problem. Jak to w aktywność słoneczna za te 2 godziny? Tu wtorek, listopad, 21, godzina 7:13. Tu mamy podwyższony stan, a tu już ładnie opadło, tu mamy pik i tu już zaczyna opadać. Więc nie jest jeszcze tragicznie. Ale mówię wam, że jeżeli chcecie się zabezpieczyć przed skutkami burzy słonecznej,
To najlepiej zaopatrzyć się w UPS. Takiej lepszej klasy UPS, który kosztuje 600-700 zł. Ale nawet taki za 300-400 wam wystarczy, bo to chodzi o to, że jak pójdzie pik po sieci elektrycznej, to UPS wam wyzionie ducha, ale was sprzęt elektroniczny jak komputer, laptop, telewizor, co tam macie, czy PS5 przeżyje to. Ale zróbcie tak, jak wam mówię. Podepnijcie UPS bezpośrednio pod gniazdko elektryczne, ale pod UPS podepnijcie listwę antyprzepięciową i to nie jakąś marketówkę, tylko konkretną, która kosztuje 200-300 zł. Konkretną listwę, bo jak pójdzie pik po sieci, to chyba lepiej wydać 300 albo 400 na nowy UPS, niż wydać 4000 na nowy komputer. Ok, zamykam buźkę, już się nie odzywam. No i ogólnie nie jest tak tragicznie, wam powiem. Myślałem, że będzie gorzej. Szczerze myślałem, że będzie gorzej. Jeszcze sobie pogadamy, tylko poczekajcie, chwilę sobie włączymy jakąś muzyczkę, żeby było fajniej i ciekawiej. Na wsparcie odporności codziennie bierz Vigalex Forte. I moja odporność wzrasta. Na infekcje. Była to jak na reklamy. Powiem wam tak. Burze słoneczne są bardzo niebezpieczne, bo zwiększona ilość promieniowania i ogólnie materii słonecznej docierających do Ziemi powoduje indukcję w ziemskim polu magnetycznym, a także w górnych warstwach atmosfery, co powoduje indukcję prądów dodatnich na liniach przesyłowych na Ziemi. Chodzi o to właśnie, że te prądy będą powodować zakłócenia i przepięcia w liniach naziemnych przesyłowych energii, czyli transformatory, duże linie przesyłowe i tak dalej. I to właśnie uszkadza sprzęt komputerowy i tak dalej. Ja już o tym na swoim kanale wielokrotnie mówiłem, ostrzegałem, co robić w tym przypadku. Ale jak zwykle, co usłyszałem? Chłopie, co ty gadasz, pierdolisz głupoty, żadne burze słoneczne, rozbłyski nie istnieją, to wymysł tylko klimatologów i innych naukowców, co one chcą, żebyśmy podatki i pieniądze dawały. To usłyszałem w jednym komentarzu, oczywiście gościa zablokowałem, bo widać, że to typowy szur i płaskoziemca. Aktualizacja. Jest dobrze. Aktualizacja nastąpiła. Ale patrzcie, widzicie tu. Tu jeszcze coś jest. To będzie to miejsce? No, to będzie to miejsce. Na tarczy słoneczne. Dobra, to mam rozwój. Jak to wygląda? No właśnie, o co mi chodzi? Już wam tłumaczę. Zobaczcie. Lata 2000 to mieliśmy największe burze, ale zobaczcie, co się dzieje. 2010. 2011. Zobaczcie. Tu był szczyt. 2014 maj był szczyt. Spadek. 2020 rzekomo tu ma być ogromny przyrost 2024, ale to jest prognozowane, jak oni to mniej więcej widzą. Ale według, przepraszam, że to powiem, ale jeżeli chodzi o naukę, to powiem szczerze, że przewidywania rosyjskich naukowców mogą się spełnić, że ten wykres będzie płaski i tylko troszeczkę będzie się zwiększał do 2100 roku. Może, albo nie musi tak być. Ale według ich prognoz tak może być.
że tu to zacznie spadać i będzie problem zajebisty. Na razie to jest przewidywane, jak to powinno normalnie przebiegać, a to jest jak obecnie przebiega. So cut deep inside, I'm lost in deep solitude. I've grown numb and I can't open my eyes. Illuminate my way back to you. Widać, że nasza technologia, jeżeli chodzi o prognozowanie bóstw słonecznych, no nie jest doskonała, dlatego że mamy za mało satelitów obserwacyjnych. Historyczne cykle. O. 1970. Tak to wyglądało. Największy skok widzicie? Największy skok mamy pomiędzy latami 50. a 60. Widzicie, jak to idzie łukiem pięknie? I zobaczcie, tu 1800-1825, zobaczcie, jakie minimum było. To jak my mamy tutaj. Tak, ogólnie to nie, jeszcze nie jest tak tragicznie, wiecie? Jeszcze nie jest tak tragicznie, ale tu było bardzo minimum. I tu, jak tutaj właśnie, tutaj tak samo. No. Chodzi mi o to, że tu była bardzo niska aktywność słoneczna i tu zimy były naprawdę mroźne. Więc o to mi chodzi, że wam przedstawić, jak to mniej więcej wygląda z mojej strony. Ja się tym interesuję dlatego, że ogólnie na polskim YouTubie prawie nikt nie mówi o pogodzie kosmicznej, bo to jest to nudne. Trzeba dużo się znać, a niektórzy się nie znają, bo po co, bo na co. I tyle. Ja to się tym zająłem dlatego, że ja rozumiem, jak to działa i wiem, co mam mówić, a nie pierdzielić głupoty niesamowite. I z tego regionu plam będę się spodziewał w styczniu i lutym 2024 ogromnych fajerwerków. Zobaczycie, że to się stanie. Tak samo z tego i tego regionu, a także tego. Bo widzę, że coś się szykuje niesamowitego. Jak to się mówi brzydko, słońce może być, mieć pierdnięcie niesamowite. Regiony występowania plam, no to jak widać. No. Więc właśnie dlatego wam mówię, że to jest, pogoda kosmiczna jest ważnym aspektem, bo w dzisiejszym świecie, który jest cyfrowy, a także mamy bardzo wiele komputerów i wszelkiego rodzaju systemów bankowych, zarządzania, robotyki i tak dalej, jak stacje kosmiczne czy inne, do udogodnienia nowoczesnej technologii i cywilizacji, to ważne jest przepowiadanie takich prognoz pogody kosmicznej, dlatego żeby właśnie ludzie mogli spać spokojnie. No więc na chwilę obecną mamy 8:47. To jest spokój i cisza, nic się na razie nie dzieje.
Ja nawet jak jestem w pracy, sprawdzam pogodę kosmiczną i naprawdę jakby coś się działo, to od razu nagrywam film z pogody. Pamiętajcie, że to, co się dzieje na Słońcu, do Ziemi dotrze w 2 albo 3 dni. Czyli dochodzi tu do rozbłysku słonecznego i chmura plazmy leci w kierunku Ziemi. Doleci do Ziemi w 2 albo 3 dni. Więc 2 albo 3 dni, załóżmy 2 dni. Mamy czas, żeby się przygotować. Więc to też nie jest tak, jak niektórzy pierdolą. Przepraszam za słownictwo, ale muszę. Że o, rozbłysk na Słońcu, to za 8 minut plazma doleci do Ziemi i będzie koniec świata. No gówno prawda. Chmura rozgrzanej plazmy dotrze do Ziemi w dzień 2. To nie jest tak, jak niektórzy pierdolą właśnie, że w 8 minut dotrze do Ziemi i będzie koniec świata. Tak samo jak niektórzy mówią, że Ziemia jest płaska, a nie mają na to żadnych dowodów. A jak do jednych płaskoziemców pisałem, żeby mi przedstawili, na jakiej zasadzie działa grawitacja, to mi odpowiedzieli w komentarzu. No ale na YouTube tak mówią, że tak jest i tak ma być. I no i o, wyczerpanie tematu. No. Więc nie wierzcie w to, co niektórzy mówią po prostu w internecie, bo odsiewajcie ziarno od plew. Dziękuję i trzymajcie się.